No i tak w sumie cały ten dystans bohaterowie drugiego marszu pokonali pieszo. Wydaje się, że pytanie, co bym jeszcze zmienił, gdybym miał tę świadomość, którą mam teraz. Ja się obawiam, że najgorsze byłoby to, że ja mógłbym w ogóle tę wyprawę nie pojechać. Aż tak? No dlatego, że nie wiedział, że to może spowodować trudności, problemów i ogólnego zmęczenia organizmu, to bym może się zdecydowanie dłużej zastanawiał nad tym, czy na tę wyprawę wyruszyć i nie daj Boże podjąłbym negatywną decyzję. Na szczęście wtedy tej świadomości nie miałem i dlatego bez większego wahania na to prawie wyruszyłem. Szczególnie, że wcześniej nie byłem na żadnej dużej wyprawie, więc nie miałem tej świadomości. Co ciekawe, ja też nie znałem się wcześniej ani z Bartkiem, ani z Filipem. My się poznaliśmy przy okazji realizacji tego przedsięwzięcia, więc byliśmy dla siebie właściwie obcymi ludźmi. Myślę, że to było takie spore ryzyko, ponieważ jednak wyruszenie na tak długą podróż z osobami, których się nie zna, niesie ze sobą różne zagrożenia. No okazało się, że się nie pozabijaliśmy, skończyło się na wymianie, że tak powiem, powiedzmy na gorącej dyskusji, obfitującej w określenia nieparlamentarne. Widzę, że nawet doszło do jakichś strzelania. Nie, to jest strzelanie, to jest moment, kiedy spotkaliśmy żołnierzy OMON-u, czyli wojsk wewnętrznych, właściwie oddziałów nic specjalnego przeznaczenia, to jest właśnie jeden z takich żołnierzy, oni tam patrolowali. Oni nam się koniecznie kazali ubrać, po prostu nie mogli sobie odpuścić tego, żeby zrobić nam fotografię. Oni patrolowali do rzeczy Leny, dlatego że tam każdy w jakimś jest uzbrojony, jest dużo kłusowników, którzy negocjują przy rzuciu ostrej amunicji. W związku z tym takie patrole nie należą do rzadkości. Szczególnie, że to są ogromnie, są bardzo bezludne regiony, Jakucja jest pięciokrotnie większa od Francji. To są takie Francuzi sympatyczni dżentelmeni, z którymi spędziliśmy dwie doby na takim statku. Oni wszyscy byli przed 30. Także jak widać byli dosyć zmęczeni życiem Tajza, natomiast byli niezwykle sympatyczni. A wracając do Jakucji, to jest obszar pięciokrotnie większy od Francji, zamieszkany zaledwie przez 1 000 000 ludzi, z czego 300 tysięcy w Jakucku. Na pozostały obszar przypada zaledwie 700 tysięcy mieszkańców. Odległości pomiędzy wioskami liczy się w setkach kilometrów. To jest takie miejsce na świecie, gdzie można stanąć przed ścianą lasu i powiedzieć sobie, dobrze, teraz idę przed siebie i przez powiedzmy 500 albo 1000 km nie spotkam żywego ducha. Myślę, że to jedno z najbardziej bezludnych miejsc na kuli ziemskiej. Tutaj jesteśmy w bazie myśliwych wraz z Jakutami, Jewenkami, dlatego że szczególnie na prowincji niewiele jest białych Rosjan. Głównie mieszkają tutaj właśnie ludy rdzenne. Czyli Jakuci i Ewenkowie. To, co nas ogromnie zaskoczyło w Jakucji, to gościnność, z jaką nas przyjmowano i życzliwość strony miejscowych. Co ciekawe, okazało się, że Polska jest tam doskonale znana, a to za sprawą dwóch naszych rodaków, Wacława Sieroszewskiego i Edwarda Piekarskiego. Piekarski napisał pierwszy słownik języka jakuckiego, natomiast Sieroszewski napisał taką książkę 12 lat w kraju Jakutów. To była pierwsza monografia poświęcona Jakutom. Uznawana do dzisiaj za książkę o ogromnych walorach naukowo-poznawczych. Tam o tych Polakach, którzy w Polsce są w dużej mierze zapomniani, pomimo tego, że Sieroszewski w ogóle był bardzo poczytnym pisarzem w dwudziestoleciu międzywojennym, to tam o tych Polakach uczy się w szkołach po prostu. Stąd też ludzie mają świadomość, czym jest Polska, gdzie leży Polska. Bardzo wielu z nich wiedziało, jaka jest nasza stolica. To teraz było ogromnym zaskoczeniem, że tak jak powiedziałem, Polacy tam są tak dobrze rozpoznawani. Oczywiście większość z tych ludzi jest myśliwymi na prowincji, właściwie większość jest samowystarczalna. To jest ta książka, z tytułu Jakuty w polsku, tak jak wspomniałem, 12 lat w kraju Jakutów. Nas przyjęto tam bardzo gościnnie, nie mieliśmy żadnych problemów ze strony władz miejscowych, wręcz przeciwnie, nie ułatwiali nam wędrówkę. Natomiast tutaj docieramy do zaginionego łagru w głębi Tajgi, tyle po nim pozostało, właściwie nic. To jest ogromny problem, jeżeli chodzi o poszukiwanie tych śladów systemu gułagu. Po prostu większość gułagów jest bądź rozszabrowana, bądź zniszczona przez przyrodę. Ja w tym roku organizuję taką polsko-czeską ekspedycję za kołem podbiegunowym. Chcemy odnaleźć 11 gułagów, które z tego co wiemy są zachowane w stanie niezmienionym od 1953 roku. Mamy nadzieję, że tam dotrzemy i że je sfotografujemy i udokumentujemy, bo będą to jedne z nielicznych miejsc, ale nie jedyne, które zostały w tak doskonałym stanie zachowane od 1953 roku, które zostały opuszczone. Podejrzewamy, że nikogo tam nie było
od 50 lat, także właściwie wejdziemy w te miejsca tak, które będą wyglądały tak, jak w momencie ich opuszczenia zarówno przez więźniów, jak i przez ich strażników. Te dwa, które dotarliśmy, były całkowicie zniszczone. To już jest tajga na jeziorze Bajka. Dobre słowo, czy 60. rocznica śmierci Stalina akurat. Zgadza się dokładnie. Zresztą nasz projekt nazwaliśmy jakby archeologią stalinizmu, The Stalinist Archaeology, ponieważ daje on szansę jakby namacalnego dotknięcia tamtej epoki. Większość relacji, większość badań prowadzi się na podstawie bądź dokumentów, bądź archiwaliów. No my mamy szansę, tak jak powiedziałem, tych miejsc namacalnie dotknąć. Robimy to wspólnie z New York University, także mamy nadzieję, że uda nam się przywieźć ciekawe materiały naukowe, które poszerzą naszą wiedzę o tamtych obszarze, szczególnie, że to jest są łagry wzdłuż tak zwanej transpolarnej magistrali kolejowej, zaginionej linii budowanej przez Stalina w kraju krasnojarskim, zakładem podbiegunowym, tereny bardzo nieosiągalne. My tam lecimy po prostu 300 km w głąb tajgi, wyrzucając helikoptera i my dalej będziemy starali się wrócić do cywilizacji. To będzie wyglądało tak mniej więcej jak tutaj, także tam powiedzieć dobrze ilustruje to, co będziemy robili, dlatego że to jest z kolei bezludna tajga w górach barbuzińskich. W najbliższej stanie mieliśmy 300 km, byliśmy całkowicie zdani na własne siły, plecaki po 30 kg. Cały ten dystans oczywiście pokonaliśmy pieszo, bardzo dużo rosnących górskich rzek, oczywiście mężki komary, czyli zmora Syberii. Myślę, że szanse wydostania się stamtąd w sytuacji awaryjnej byłyby umiarkowane, bo musielibyśmy najpierw znaleźć jakiś sprawny helikopter, a potem jeszcze trzeźwego pilota. Tak myślę, że mogłoby to być trudne do zrealizowania na Syberii, więc raczej zakładaliśmy, że jeżeli coś się stanie, to po prostu jesteśmy zdani na własne siły. Ten odcinek grał nam w kość bardzo mocno. Ja mu poświęcam oddzielny rozdział taki w formie pamiętnika w mojej książce. Rzeczywiście to jest takie doświadczenie no, trudno porównane z czymkolwiek innym, bo jest się po prostu zdanym zupełnie na łaskę dzikiej przyrody. Dalej wędrujemy właśnie przez tereny buddyjskie. W Buriacji, to jest z kolei Republika Związkowa rozciągająca się na wschodniej części, wschodnim brzegu jeziora Bajkał. Tutaj właśnie te obrazki, opisem tych obrazków, od opisu do tych obrazków może rozwalać wątroba, bo rzeczywiście tam się pije bardzo dużo. Wprawdzie nie mieliśmy tak ciekawych doświadczeń jak Jacek Hugo Baber, natomiast rzeczywiście ten alkoholizm jest ogromnym problemem, który po prostu wyniszcza miejscową ludność, szczególnie, że oni nie mają enzymów odpowiedzialnych za trawienie alkoholu, więc są właściwie genetycznie nieprzystosowani do trunków wysokoprocentowych. I to jest syberyjska część wyprawy. Ona zajmuje w książce dosyć dużą część tak naprawdę. Syberia zrobiła na mnie ogromne wrażenie i chyba była dla mnie najbardziej interesująca, również z uwagi na to, że opowiadałem o opłatach, którzy z łagów uciekli. Stąd też mówię, to jest rzeczywiście książka nie jest nierówna. Jest więcej pisane Syberii niż pozostałych obszarów, które tym niemniej są ogromnie interesujące. No, chociażby Mongolia, którą pokonywaliśmy konno. Też miejsce, w którym można się zakochać. Ogromne, również bezludne przestrzenie, pokryte stepami. Także tam można rzeczywiście poczuć ten zew wolności. Kraina, gdzie jest 2,5 miliona, gdzie myślę 2,5 miliona ludzi, z czego 1,5 miliona w Ulaanbaatar i około 80 milionów koni. Także na stepie zdecydowanie łatwiej spotkać końskie stada niż ludzkie osiedla. Szczególnie, że to jest w dużej mierze ciągle jeszcze kraj nomadów, gdzie koni jest jeszcze popularnym środkiem lokomocji, powoli wypierają koni motocykle. Ale Mongołowie ciągle są koczownikami. Można powiedzieć, że chyba to jest, jeżeli chodzi o jakby naród, to jest to ostatni koczowniczy naród na świecie. To są oczywiście jurty, czy też mongolskie namioty. Jednak nawet tam troszeczkę wkracza XXI wiek, nie tylko pod postacią wiosek, które sporadycznie się pojawiają, ale pod postacią antysatelitarnych, telewizorów, DVD i oczywiście paneli słonecznych, żeby jakoś to zasilać. No a ponadto każdy Mongol musi mieć dzisiaj na wyposażeniu obowiązkowo telefon komórkowy, pomimo, że nie ma tam zasięgu, ale jak weź komórkę lepiej posiadać. My właściwie zatrzymywaliśmy się w każdej jurcie naszej trasie, dlatego że nasz przewodnik był bardzo znanym hodowcą koni i miał przyjaciół w każdej jurcie, także w każdej miał jakichś swoich znajomych, którzy nas gościli.
czym jurta bogata, czyli zarówno kumysem, czyli sfermentowanym kobylnym mlekiem, jak i archi, czyli tak zwaną mongolską wódką. Spróbowaliśmy również różnego rodzaju lokalnych kulinariów, tutaj na przykład bobak, czyli inaczej zwany świstakiem syberyjskim. Kiedy indziej musieliśmy ubić kozła, w Mongolii robisz to w ten sposób, że ogłusza się to zwierzę uderzeniem młotka pomiędzy rogi, następnie robi nożem niewielkie nacięcie na klatce piersiowej, wsadza do środka dłoń i zaciśniętą pięścią zatrzymuje akcję serca. Myślę, że wegetarianie mogliby tego nie wytrzymać. Wegetarianie w ogóle mają kłopot w Mongolii, dlatego że w Mongolii w ogóle nie uprawia się roli. Oni są hodowcami, to też wynika z kwestii religijnych, tam jest zakaz grzebania w ziemi. W związku z tym nie można uprawiać roli, nie można budować domów z fundamentami. Kiedyś jeszcze na przykład z tego wieku, zmarłych nie grzebało się, tylko porzucało się na stepie. I oni byli jakby, zwłoki były zjadane przez bezpańskie psy. Stąd też wracając do kwestii wegetarianizmu, no krótko mówiąc, tam w ogóle nie ma warzyw. Warzywa są importowane. Tam największym, jednym z większych rarytasów są przetwory warzywne firmy Urbanek, polskie firmy z Łowicza, ale to robią prawdziwą furorę. Jak chce się kogoś ugościć tak bardziej uroczyście, to mu się podaje warzywa od Urbanka, tylko że tam warzywa są po prostu luksusem. Ich nie ma, tam się je tylko mięso i przetwory mleczne, które mają na dziesiątki sposobów. Potrafią to mleko wykorzystać, więc dla wegetarian jest to ciężkie wyzwanie, muszę przyznać. Zresztą ich dieta w ogóle jest bardzo, bardzo uboga tutaj. To było też ciekawe, że właściwie przez te 8000 km my non-stop spotkaliśmy się z bardzo ubogą dietą. Myślę, że to jest zupełnie inaczej niż poza Chinami, ale w Chinach byliśmy głównie w Tybecie i jednak w tej części Chin zachodniej, więc tamta taka kuchnia chińska, którą my znamy jako kuchnia chińska, przyszła ze wschodu, więc podejrzewam, że jak ty podróżujesz, czy również myślę, że również na Kaukazie ta dieta jest zdecydowanie bardziej bogata. Tamto są krainy od wieków bardzo biedne, właśnie krainy koczowników. I tam dieta to jest mięso i tyle, te przetwory mleczne. I to przez 8000 km, przez ogromne połacie. Pierwsza kraina, na której gdzie można było zjeść coś takiego fajnego, egzotycznego, to był dopiero Nepal. Wcześniej to po prostu do znudzenia te przetwory mleczne i mięso. W Tybecie, jeszcze podrobałem, co oni jedzą w Tybecie. Ten kolega, który jest im bliżej do Tybetu, tym bardziej się dojedził podobno. Myślę, że mu całkiem nieźle to wychodziło. To jest oczywiście pustynia Gobi. My ją pokonaliśmy na rowerach w poprzek. Tutaj musieliśmy obiegać granicę, bo tam na trasie naszej wędrówki nie było międzynarodowego przejścia granicznego. A to już Chiny. Po stronie mongolskiej ogromne, puste przestrzenie. No a po stronie chińskiej rzeczywiście pojawiają się miasta, uprawy melonów. My jechaliśmy przez prowincję Gansu. Zresztą bardzo niedaleko, niedalekiej odległości mieliśmy chiński kosmodrom. Nawet trafiliśmy do takiego sklepiku z gadżetami różnymi chińskimi. Zresztą w ogóle w Chinach widać rozwój cywilizacyjny. Przede wszystkim widać to po drogach, które się buduje. My mieliśmy mapę sprzed roku, gdzie autostrada była oznaczona jako jeszcze w budowie, natomiast my jechaliśmy już po asfalcie. Więc to jest gigantyczny przeskok kulturowy. W Mongolii pustki, w Chinach postęp cywilizacyjny. Zresztą wiem, że w Chinach jest prowadzony program, tak, od już iluś lat, rozwoju tych biedniejszych zachodnich prowincji. I widać, że tam się rzeczywiście dokonuje ogromnych inwestycji. Troszeczkę inaczej to wygląda w Tybecie. Tybet jest jeszcze bardzo słabo skolonizowany, bo my właściwie już w tym miejscu opuszczamy pustynię Gobi. Tego nie mieliśmy większej amplitudy temperatury. W nocy mieliśmy chyba minus 3 stopnie, a w ciągu dnia plus 53. Także taki dosyć istotny przeskok. A tu już wjeżdżamy do Tybetu, gdzie byliśmy nielegalnie. Dlatego, żeby tam wjechać, trzeba mieć specjalne zezwolenie. Nie ma w ogóle indywidualnej turystyki w Tybecie. My przyjęliśmy zasadę, że dopóki nas nie strzelają na punktach kontrolnych, to tym się nie zatrzymujemy. A jechaliście nocą, tak? Nie, właśnie jechaliśmy w ciągu dnia. Ale w czasie ulewy. A w czasie ulewy tak. Tutaj przez przypadek wjechaliśmy do chińskiej bazy wojskowej. Taka niefortunna pomyłka. Na szczęście chłopaki chcieli za nim tylko zagrać w bilard. Tak, potem już zajęli się lekarz wojskowy, to na koniec nam zrobił pamiątkowe zdjęcie. Nikt nas nie aresztował. Myślę, że było w tym więcej szczęścia niż rozumu.
tak naprawdę, bo były wszelkie podstawy, żeby nas zatrzymać, szczególnie, że nielegalnie wwieźliśmy również książkę z wizerunkiem Dalai Lamy, telefon satelitarny i kamerę telewizyjną. Tu w ogóle byliśmy nielegalni, nie mieliśmy tego zezwolenia. To jest jedyna droga wiodąca przez północno-wschodni Tybet, tak zwana Qinghai Tibet Highway, odpowiedzi Qinghai. My po prostu jechaliśmy w ogóle cały czas wzdłuż kolei tybetańskiej, to jest najwyżej położenie kolejka na kuli ziemskiej, odnalazłem już kilka lat temu. I głównym celem jest tak naprawdę stworzenie lądowego połączenia, stałego połączenia pomiędzy Tybetem a Chinami, bo wcześniej Tybet był jednak taką wyspą, która była troszeczkę od tych Chin lądowych odseparowana. Przez Tybet my pojechaliśmy około 2-2,5 km, pokonaliśmy przez płaskowyż tybetański. Tutaj powieść jeszcze kilka zdjęć takich bardziej pocztówkowych. Było kilka anegdot związanych z używaniem języka chińskiego, którego kompletnie znam. Podejrzewam, że ty znasz język chiński. Znam, tak. Ale nie będziemy przechodzić na chiński. Bardzo żałuję, że my chińskiego nie znamy. To rzeczywiście była też dla nas duża barierka komunikacyjna, jednak trudno jest też dowiedzieć czegoś o tym kraju, przy którym podróżujemy, jeżeli nie znamy jego języka. Tutaj jest z tym jeszcze poważny problem. Wyniknęło z tego kilka się nieporozumień, ale o tym piszę w książce. Tym niemniej Chińczycy dla nas byli bardzo gościnni. Ja nie mogę powiedzieć złego słowa o Chińczykach. Oczywiście mając świadomość tego, że oni kupują Tybet, to jednak dla nas byli bardzo życzliwi, bardzo, bardzo przyjacielscy. Także ja na Chińczyków nie mogę narzekać. A tu jest przedzenie tego posiłku, czyli campy. Jego się robi w ten sposób, że się sypie do miseczki mąkę jęczmienną, zalewa to tybetańską herbatą bocha, czyli zieloną herbatą z jarczym mlekiem i masłem oraz solą. I następnie każdy sobie zagniata takie jakby ciasto, jakby surowe ciasto na ciasto. I potem się na surowo zjada. To jest bardzo praktyczne jedzenie, dlatego że po takiej jednego, to jest tak obrzydliwe, że pewnie takie kurce się odechciewa jeść najbliższe 2 dni. Natomiast Tybetańczycy namiętnie się tym sampą odżywiają. Tym właśnie Tybetańczyk miał okazję po raz pierwszy zobaczyć wizerunek Dalai Lamy, a to były mastify tybetańskie, takie fajne psy, dzięki którym znacznie szybciej dojechaliśmy do lasu niż zakładaliśmy, bo one nas widziały, to nas namiętnie próbowały zagryźć. To są psy plastersko-obronne, takie bardzo potężne, bardzo szybko biegają. Na szczęście za każdym razem dawało nam się uciec. A to są to jest właśnie zdjęcie z okładki książki. Tybetańscy pielgrzymi, których spotkaliśmy przed samą lasą. Zresztą w Tybecie pielgrzymi się w taki ciekawy sposób, już oni upadają na kolana, potem na klatkę piersiową, suną kilka metrów do przodu, powstają, robią kilka kroków, znowu padają na kolana i w takim marszopadzie pokonują tysiące kilometrów, wędrując do miejsc świętych. To oczywiście Potala, czyli dawny pałac Dalai Lamów. Chwilę później jeszcze spotkanie z chińskim aktywistą, który dał nam swoją wizytówkę. Bardzo nowoczesną, bo dał nam wizytówkę z adresem strony internetowej. Mało brakowało, że powiedział, że byśmy kliknęli, że go lubimy na Facebooku. Jedyne, co mu przeszkodziło, to pewnie to, że w Chinach Facebook jest zablokowany. Zresztą jak YouTube, zresztą tam zawsze, jak się, przynajmniej nie wiem, czy jesteś w Chinach, tam na wschodzie. Natomiast w Tybecie, jeżeli chciałeś skorzystać z kafejki internetowej, to trzeba było dać swój paszport. Każdy był spisywany może ze stanowiskiem, także tam ta kontrola przepływu informacji rzeczywiście jest dosyć ścisła. No i jeszcze kilka takich właśnie widoków z południowego Tybetu. Za chwilkę dotrzemy do Himalajów i zakończymy naszą podróż. Ja już nie chciałem więcej mówić, bo już trochę się rozgadałem. Więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie, to ja z przyjemnością na nie odpowiem. Oczywiście teraz przytoczyłem tylko kilka naszych przygód, większość z nich opisane jak jest w książce. Nie chciałbym zdradzać wszystkich anegdot. I tam oczywiście jest wiele więcej też nawiązań do historii Chikinierów i też do tego, jak nasze warunki były ogromnie odmienne od tego, z czym mierzyli się bohaterowie drugiego marszu. Myślę, że to są Himalaje właśnie. Pierwszy widok Himalajów. Po lewej stronie od Bartka, taka biała góra, to jest Mount Everest, ten biały wierzchołek. Myślę, że w ogóle nie można porównywać naszej wyprawy do ucieczki, bo przy tym, co oni przeżyli, to nasza ekspedycja była raptem niezbyt trudną wycieczką.